Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Patryk Rojo-Rojewski, a przed Wami wideo zapowiedź gry Dragon's Dogma 2 od studia Capcom, czyli bezpośredniej, pełnoprawnej kontynuacji hitu z 2012 roku. Także tak, tego roku, dokładnie 22 marca, po 12 latach otrzymamy wreszcie drugą część bardzo swojego czasu ciepło przyjętej produkcji. Tak jak to było w przypadku Helldivers 2 czy Fallout London, na podstawie różnych materiałów źródłowych, promocyjnych, marketingowych, poglądowych przeanalizujemy sobie różne aspekty i części składowe omawianej gry. Jest to gra RPG akcji, której znakiem rozpoznawczym są dwa podstawowe atuty. Pierwsza kwestia to szalenie widowiskowe potyczki z bossami i cały system wspinania się na nich, żeby zadać jak największe obrażenia w specjalne słabe punkty danego monstra. Oraz fakt, że gracza wspierają tak zwane pionki, czyli własnoręcznie wykreowani pomocnicy, których możemy też wypożyczać innym graczom, tym samym zdobywając pewną namiastkę złudzenia rozgrywki kooperacyjnej. I to nie tylko przez wzgląd na to, że nie jesteśmy sami i ktoś cały czas nam towarzyszy na bieżąco, wspierając nas w bojach, ale równie ważną kwestią jest to, iż postacie niezależne, nasze wspomniane pionki, pomagają nam również w innych questach, również w myśl pomocy w rozwiązywaniu różnych zagadek czy wykonywania misji. Na bieżąco więc komentują nie tylko to, co dzieje się aktualnie na placu boju, ale też w momencie, gdy zbliżamy się do jakiegoś ważnego punktu rozwiązania konkretnego questa. Jak wcześniej wspomniałem, wszystko to razem do kupy wzięte tworzy bardzo imersyjną iluzję raz uczestnictwa w prawdziwej przygodzie i że faktycznie ktoś nam towarzyszy i mimo iż jest to postać sterowana przez komputer, cała behawioralka stojąca właśnie za tą postacią sprawia, że no właśnie mamy to złudzenie, że towarzyszy nam prawdziwy gracz. Także spoko, bo ja ubóstwiam gry, w których mamy element drużynowości i możemy zarówno rozwijać nasze pionki, jak i na podstawie bardzo rozbudowanego systemu kreacji i progresji naszej postaci wpływać na przyszłość, karierę naszego alter ego za pomocą tak zwanych powołań, czyli vocation. I zanim przejdziemy do analizy wybranych materiałów źródłowych, szybki, telegraficzny zarys fabularny, mianowicie w trakcie zasadniczej rozgrywki wycielamy się w postać znaną jako Arisen, której smog, czyli symbol zniszczenia świata w lore samej gry, odebrał serce, więc no, mamy problem. Cały rozległy, otwarty świat jest inspirowany średniowieczną Europą, a całość hula na silniku RE Engine, doskonale nam znany z Residentów czy remake'ów, także od strony wizualnej, a także od strony audiowizualnej. Absolutnie nie powinniśmy się niczym martwić, bo powiedzieć, że wszystko to jest widowiskowe i ultra szczegółowe, to jak nic nie powiedzieć. Jednak to, co zachwyca, to animacje. Animacje ataków podstawowych, kombosów czy akcji specjalnych. To jest naprawdę niesamowite, ale zaraz sobie do tego przejdziemy, wgłębiając się, wchodząc głębiej w arkana i strukturę samej gry. Także zapraszam bardzo serdecznie. I na dzień dobry odpalmy sobie główny trailer. At last! The bell has tolled on the age of the console. The return of the Sovereign. I to, co odnotowałem na podstawie już pierwszych materiałów i przesłanek, to
co mnie bardzo ucieszyło, zdecydowanie większy nacisk na fabułę i narrację, bo umówmy się, że w odniesieniu jakby do pierwszej części gry, no tutaj jakby odnoszę wrażenie, że skupiono się właśnie na tych dwóch feature'ach, o których wspomniałem wcześniej, czyli właśnie na tej walce, jak i na tym systemie pounds, czyli pionków. Tutaj widzę, że będzie po prostu więcej tego samego, ale w bogatszej formie, z większym naciskiem właśnie na opowiadaną historię, o czym świadczą może nie tylko cutscenki, ale właśnie ilość bohaterów niezależnych, która będzie nam coś zlecać, w czymś nam pomagać, bądź właśnie w myśl antagonistów przeszkadzać. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. No i ultradynamiczna walka, dodatkowo urozmaicana, tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkimi dobrodziejstwami wynikającymi z zastosowanego silnika, czy samą zasadniczą technologią tego wszystkiego. To jeśli lubicie walczyć tarczą, to nie znajdziecie lepszej gry, jeśli chodzi o szarże, uderzenia, blokowanie, etc., etc. Wiecie, to jest jedna z tych gier, gdzie człowiek, potencjalny gracz, nabywca, odnosi wrażenie, że będzie tę grę przechodził każdą możliwą klasą, każdym możliwym właśnie tym powołaniem, tak to nazwijmy, vocation, bo odnoszę wrażenie, że wszystkim się tu gra świetnie pod kątem feelingu walki. Learn all you can of this world you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. From this moment forth, thou art arisen. Także myślę, że jest to też fantastyczna poczekajka dla wszystkich graczy wyczekujących z wypiekami na twarzy jakichkolwiek konkretnych informacji na temat Dragon Age'a czwórki, tak to sobie nazwijmy. Ale poczekajka to chyba krzywdzące określenie, bo myślę, że Dragon's Dogma 2 może tak namieszać na rynku, że będzie nie tylko grą marca, ale może się znaleźć również w top 3 Game of the Year. Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? Też będziemy mogli, będą nam mogły również towarzyszyć nie tylko własnoręcznie wykreowane pionki, ale również postacie niezależne, które też będą dodatkowo pełniły rolę nauczycieli, jeśli chodzi o mistrzostwa bądź rozwój w danej bazowej ścieżce, na przykład Fighter Warrior, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Was all but certain that her son would take his father's place. Word reached the castle that the Arisen had been found. Pitiable Arisen. Why dost thou fight? Arisen. No i tutaj są prawdziwie kolosalni przeciwnicy. I też zobaczymy, jak będzie w dwójce, ale jedynka była tak skonstruowana, jeśli chodzi o level design, gdzie nierzadko byłem świadkiem sytuacji, w której chodziłem sobie po lesie nocą z pochodnią i tam jakieś goblinki, spoko, i nagle kompletnie z dupy pojawiał się właśnie jakiś kolosalny ogr i jeśli dobrze nie ogarnialiśmy kwestii parowania, uników, spinaczki czy adekwatnego zachowania się do zaistniałej sytuacji, to było ciężko. Ale wydaje mi się, że też jest to bardzo fajna propozycja dla wszystkich miłośników szeroko rozumianych Souls-like'ów. Ale to nie jest taki Souls-like, tylko taki no, bardziej pode mnie, czyli no, jakby więcej wybaczający niż klasyczne produkcje autorstwa studia From
Software. You need only believe in your own destiny, Arisen. No jest krwawo i brutalnie. Jeszcze gdyby było wulgarnie, to już w ogóle byłoby cudownie, bo odnoszę wrażenie, że od czasów Wiedźmina trzeciego nie było takiego mocnego, dorosłego, krwawego, wulgarnego RPGa. Tylko wszystko było takie, może nie miałkie, przesadzam, ale wiecie, o co mi chodzi. Przed chwilą był taki troszeczkę motyw Pillars of Eternity 2, a ten smok, który przypomina mi węża, to z kolei tak poczułem vibe troszeczkę God of War'a. A tu gra o tron. If ye intend to do what I could not, and fell the dragon true. I would gladly pass all the wisdom I possess into your hands. No i git. Przejdźmy sobie dalej do następnego materiału. I knew you would come, Arisen One. I make no mistake. The dragon will appear before... Także fajnie, bo znów zmienne warunki pogodowe, wiadomo, cykl dnia i nocy, który nie będzie tylko taką troszeczkę kosmetyczną, estetyczną sztuką dla sztuki, tylko jakby warunki będą się zmieniać całkowicie, bo tutaj ciemność to prawdziwa ciemność i bez latarenki ani róż. Co by nie powiedzieć o Dragon Age Inkwizycji, to nie można odmówić grze fantastycznych walk ze smokami, bo one były naprawdę kolosalne, no i przede wszystkim fenomenalnie udźwiękowione. Nie, tutaj jak widzę, ile tutaj po sobie zostało bardzo skutecznie odpalonych skilli, to naprawdę ta filmowość póki co wgniata mnie w fotel całkowicie. I to jest super, bo to jest super, bo mimo że gra single, to mam wrażenie, że ta regrywalność będzie bogata przez wzgląd na to, że gracze będą chcieli przetestować absolutnie każdą klasę, każdy miks tych powołań, bo mam wrażenie po prostu, że za każdym razem to będzie kompletnie inne, ale tak samo rajcujące doświadczenie. Gandalf, ty pojebie. No i to, co wspomniałem, tak, czyli blokowanie, parowanie, uniki, odskoki, wspinaczka, newralgiczne punkty, ale też kolosalną rolę odegra umiejscowienie naszej postaci względem przeciwnika wyżej, niżej, a także rozbudowaniu ulegnie interakcja z otoczeniem. Będzie bardzo fajna scena, mam nadzieję, gdzie spotykamy kolosalnego trolla i żeby zdjąć mu 50% punktów zdrowia, rzucamy wybuchającą beczką w skały, które uwalniają wodę, która zmiotła tam całkowicie tego gościa z nogi, gdzieś tam wypieprzyła w dal. Także będziemy musieli jakby uważnie obserwować otoczenie, żeby no
sprawdzać, czy przypadkiem w elementach tego otoczenia nie będzie jakiejś sposobności na przechylenie szali zwycięstwa na naszą stronę. Strength of will, arisen one. Those who can be of aid to you will reveal themselves in time. Że różne klasy, różne rasy. Fenomenalnie to wygląda. No nic, dobra. Lecimy dalej. No i zanim przejdziemy sobie do skomentowania wideo, prezentacji różnych ścieżek rozwoju, rzućmy początkowo na nie okiem. No bo bazowe Fighter, Archer, Thief i Mage. I będziemy mogli ze sobą je parować. I z tej korelacji wyniknie właśnie na przykład, rzucam, Magic Archer, czyli połączenie w tym momencie Archera z magiem. Warrior jest mocniejszym rozwinięciem Fightera. Sorcerer jest mocniejszym rozwinięciem Mage'a. Mystic Spearhand i tym będę chciał się zająć, jeśli chodzi o pierwsze podejście do tematu. Nie tylko przez wzgląd, że jest to jakby nowa wokacja, ale wygląda to fantastycznie. Trochę takie połączenie, może nie połączenie, pewna taka średniowieczna, fantastyczna forma rycerza Jedi, dosłownie. Zaraz to zobaczycie na takim mini materiale. Trickster, też nowy temat, mało ofensywny, ale pod kątem buffów całkowicie bezcenny. No i mamy całkowicie nową propozycję, interesującą, czyli Warfarer, chyba dobrze to czytam, gdzie będziemy mogli korzystać ze wszystkich skilli, wszystkich klas, wszystkich broni, wszystkich klas, ale kosztem niższych początkowych statystyk naszej postaci. No i proszę bardzo, na przykład jeśli chodzi o Fightera, no nie tylko jakby zmieniają się sety naszych umiejek, ale również wygląd, aparycja, uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. I tak jak mówię, no tutaj walka Fighterem, jeśli chodzi o miecz i tarczę, to jest mistrzostwo świata. To może się nam wydawać taki podstawowy, taki wojak, nie? Ale uderzenie, dźwięk. Naprawdę dźwięk to jest podstawa feelingu, mam wrażenie. Czy to jeśli chodzi o FPS-y, czy RPG akcji, to nie ma znaczenia. A tak jak wcześniej wspomniałem, 12 lat temu Capcom pokazał, że bardzo, bardzo potrafi w sound design tak zwany. No i lecimy dalej. Mamy Archera. Ubóstwiam grać łucznikami. Także ja mam dylemat. No ale z tego wynika, że będę musiał grać Fighterem, połączyć go chyba potem z Mage'em, żeby być właśnie tym Spearmanem. I to zaraz zobaczymy, ale cała animacja naciągania tych strzał, czy jeśli chodzi o maga ładowania konkretnych czarów, to jest wow. Wow. Brakowało takich detali w movemencie czy mock-upie. Thief, no to dual wielding, ultra szybki zabójca, też fenomenalna sprawa pod kątem właśnie uników czy zadawania spotęgowanych różnymi buffami czy pasywkami krytyków. To jest jakby taka podstawa w ogóle dźgania właśnie potworów, bo przede wszystkim on szybciej się wspina i szybciej atakuje. Mage. No tutaj jakby strasznie mnie intryguje cały ten system jakby czantowania tych speli, przygotowywania jakichś mocarnych czarów, aczkolwiek Mage tutaj będzie bardziej sfokusowany właśnie na wspieranie, buffowanie, healowanie, gdzie właśnie Sorcerer będzie taki stricte ofensywny. Z kolei Warrior kosztem obrony idzie w atak, aczkolwiek spotkałem się z opiniami osób, które już testowały temat, że jak dobrze
poprowadzimy tą postać i będziemy umiejętnie zarządzać tam staminą i nie tylko, to wcale nasze ataki nie muszą być wolne. W sensie, że nie tylko wolno, ale silnie, ale również całkiem szybko. Także to też wygląda na intrygujący temat. W ogóle jeśli chodzi o magów, cała możliwość, umiejętność dodawania obrażeń od ognia każdemu członkowi drużyny to jest fenomenalna sprawa, bo no, ten ogień na ostrzu wygląda w Dragon's Dogmie przepięknie. No i tu mamy właśnie Sorca. No i też jestem ciekaw, czy na przykład jeśli wróg będzie w wodzie i odpalimy jakąś błyskawicę, to te obrażenia ulegną spotęgowaniu. Czyli taki klasyczny system CQC? Cross Profession Combos. CPC. Ok. No i tutaj mamy tego magicznego łucznika. Także tutaj jakieś zdalnie sterowane strzały, też wygląda to naprawdę, naprawdę super. Ale to sobie zaraz zobaczymy na niektórych filmikach. No i właśnie Mystic Spearhand, to wygląda cudownie. Raz, że ubóstwiam włócznie, czy ogólnie broń drzewcową, to jeszcze tutaj mamy, zaraz zobaczycie. O, motyw rzucania przeciwnikami, czy rzucania głazami, ogólnie przedmiotami w przeciwników. Ale cała ta animacja... No ja... No, czuję dobicia tych przeciwników. No Jedi, no kurde Jedi, nie? To może być naprawdę ciekawy temacik. No i mamy tego wspomnianego Trickstera, który jest bardzo intrygującą postacią, takim stricte supportem. Który na różne sposoby, na różnych poziomach wspiera całą drużynę, bądź na bieżąco przeszkadza w myśl petryfikacji czy oślepienia przeciwnikom. No i mamy tak właśnie tego Warfarera. No i tu zaczyna magią, tylko po to, żeby właśnie przyjąć Spearsa, wskoczyć na smoka. Ale to ten dłuższy filmik sobie zaraz zobaczymy. Także wygląda to super. Raz, że regrywalność, każdy ma jakby swoją rolę w teamie. No wygląda to super. Naprawdę ja bym się nie obraził za pełnoprawną kooperację w środowisku tej gry, a nie tylko jej iluzoryczną namiastkę pod postacią tych pionków. No i dobra, Sword. Także. No, magia żywiołów przede wszystkim. Ładowanie tego, także tutaj będzie bardzo ważny timing. AOE, obszarówki. Jest jedna z tych gier, co naprawdę jestem w stanie się przeprosić z magią. No jest efekt wow. Tutaj bazowy mage. No i tutaj ten podstawowy atak taki mało efektowny. Tu leczenie, czyli to co wspomniałem. Pod healing, ale tutaj już z kolei długie ładowanie. Ale pieprznięcie. No już widowiskowe. Forma miotacza ognia, nie? To jest ciekawe, z tego co pamiętam. No. Okej, lecimy dalej. Warrior. Nabijanie przeciwnika, dobijanie przeciwników, kopanie w przeciwniku, wyrzucanie przeciwników, korzystając z systemu Ragdoll.
No i najpiękniejszy w historii chyba RPG-ów, tak zwany Impact Hit, gdzie naprawdę czujemy, w co się wbijamy, ile wysiłku kosztuje dany atak, że broń waży, a przeciwnicy nie są pustą duchową bryłą. Zawsze ten element, który mnie w JRPG-ach albo azjatyckich grach MMORPG irytował, gdzie tam postacie tak walczyły dwuręcznymi jakimiś tam toporami w dual wieldingu w ogóle a la Monkey Grip z Dungeons and Dragons, jakby ten oręż ważył po prostu, nie wiem, 3 gramy, nie? No tutaj tego nie ma. Także też ile elementów, ile detali się pojawia podczas walki. Kamienie, trawa, liście, jakiś brud, iskry, krew, widoczne obrażenia na mięsie potworów. Okej, lecimy dalej. Fighter i serdeczna tarcza szmat. Bardziej mobilny, bardziej dynamiczny od Warriora. Plus nacisk na defensywkę. No, klasyczny tank, ale wszystko kosztem oczywiście potencjalnych obrażeń. Ale właśnie te szarże, dobicia. Tu mógł go wykopać, był kopniak w jedynce. O! Tauntowanie, czyli jakby skupianie na sobie agro, prowokowanie przeciwników. No podstawowa rola tanka, nie? Jestem ciekaw, czy to slow-mo faktycznie będzie. To znaczy, ma to rację bytu, no bo to jest gra single. Czy jest to tylko taki zabieg w myśl prezentacji materiału? O! Odbicie i dobicie. Super. No i Archer. Wślizg, odbicie się od przeciwnika i strzał. Bardzo widowiskowa sprawa, nie? Że można być Legolasem, Gandalfem, o mocniejszy strzał. O, tutaj ładuje. Jakiś zatruwający strzał. Tutaj to odbicie. No to może być totalna frajda. Ale tu jest świetna sprawa. Patrzcie, jak się składa do strzału, nie? I w ostatnim momencie jakiś, nie wiem, strzał wybuchający. To też może być świetna propozycja. Tiff. No, kiedyś mój ulubiony build w każdej grze, czyli właśnie dual wielding. Miecz i krótki miecz i sztylet, dwa sztylety. Albo dwa miecze. O, i pokonanie przeciwnika, żeby po nim przejść. No też fajna opcja, nie? Ja każdemu życzę, byśmy mieli w życiu takie problemy i dylematy. Kim zagrać w grze wideo najpierw? Oto mu jakąś bombę wmontował w dziób i ją aktywował, detonował podczas odskoku. No, baja. Także moi drodzy, to było na tyle. Bardzo dziękuję wam za uwagę i również gorąco zapraszam wszystkich do podzielenia się w komentarzach swoimi typami, kim wy zagracie i dlaczego, albo jak wy miksujecie ze sobą te wspomniane powołania. No i może powinienem zadać
Pytanie podstawowe, czy w ogóle czekacie na grę Dragon's Dogma 2, czy graliście w jedynkę, czy być może dwójka zaintryguje, zmobilizuje was, byście sięgnęli pod jedynkę, albo teraz to zrobicie, bo jakby bazowa gra była eksem na konsolę w 2012 roku. Na PC-tach pojawiła się wiele lat po, ale teraz bezproblemowo możecie się w temat pobawić, no liznąć troszeczkę świata gry i przyklimacić sobie przygodę z dwójką. Ja tak zrobię najprawdopodobniej w ramach odświeżenia, bo w jedynkę zagrywałem się ostro wraz z jej ulepszoną, rozbudowaną wersją Dark Arisen. Także dziękuję wam ślicznie, trzymajcie się, serdeczna tarcza, hejos!